Kolejne odejścia w branży, mikrotransakcje i wiele innych newsów w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy dużo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, Sony niezadowolone z CMA. Microsoft z zadowoleniem przyjmuje zmianę stanowiska CMA w sprawie przejęcia Activision. Sony potępia niewłaściwą decyzję. Tymczasem profesor uniwersytecki informuje brytyjskiego regulatora, że chmura obliczeniowa nie jest odrębnym rynkiem. Microsoft i Sony odpowiedzieli na poprawione ustalenie Urzędu do Spraw Konkurencji i Rynków CMA właśnie w Wielkiej Brytanii, zgodnie z którymi zakup Activision Blizzard przez Microsoft nie zaszkodzi konkurencji w sektorze konsol. Microsoft stwierdził, że od początku ogłoszenia fuzji nie zamierza ograniczać ani pogarszać dostępu do Call of Duty, ani innych treści Activision na PlayStation. Taka strategia byłaby w sprzeczności z interesami graczy w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Microsoft ma zamiar wykorzystać fuzję, aby dostarczyć więcej gier w większej liczbie osób, na większej liczbie platform i urządzeń. Sony natomiast twierdzi, że rezygnacja CMA ze swojego stanowiska jest zaskakująca, bezprecedensowa i niewłaściwa. Joost Rietveld, profesor nadzwyczajny strategii i przedsiębiorczości na University College of London, zauważył, że istnieje znaczna niejasność co do tego, czym dokładnie jest chmura obliczeniowa. Rietveld argumentuje, że chmura obliczeniowa nie stanowi odrębnego rynku, lecz odnosi się do czterech rodzajów usług, które opierają się na technologii strumieniowania w chmurze. W swoim podsumowaniu napisał: chęć zapłaty konsumentów za samodzielne usługi w chmurze jest niska, a co być może być najsilniejszym wskaźnikiem, że chmura obliczeniowa nie powinna być traktowana jako odrębny rynek. Chmura to potencjalnie obiecująca metoda dystrybucji, która z pewnością będzie nadal stosowana i wykorzystywana w różnym stopniu przez różne firmy mające różne oferty dla szerokiej grupy klientów, zarówno biznesowych, jak i detalicznych. I CMA, jak i inne agencje powinny traktować ją jako taką. To jest ciekawa perspektywa, jestem ciekaw teraz, jak w tym wszystkim CMA się odniesie do swojej ostatecznej decyzji, ale widać, że tutaj ten brytyjski organ regulacyjny będzie się raczej przychylał do tego, żeby ta umowa przejęcia ostatecznie przeszła. Kolejno, Phil Harrison odszedł z Google. Według potwierdzonych źródeł Phil Harrison, były wiceprezes i dyrektor generalny Stadia, opuścił Google mniej więcej w tym samym czasie, gdy firma zamknęła swoją usługę w styczniu. Jak podaje Business Insider, powołując się na dwóch pracowników Google'a, wiceprezes i dyrektor generalny studia opuścił firmę w styczniu mniej więcej w tym samym czasie, gdy Google Stadia zostało ostatecznie zamknięte i na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale odejście Harrisona z Google widoczne jest na jego profilu LinkedIn, gdzie jest datowany na kwiecień 2023 roku. Harrison ma długą karierę w branży gier, pracował wcześniej zarówno w Sony, jak i Microsoft. W 2018 dołączył do Google Stadia i otrzymał zadanie prowadzenia inicjatywy dotyczącej uruchomienia tej usługi w chmurze. W rzeczywistości to on przedstawił wizję Google na przyszłość strumieniowania gier na GDC w 2019 roku. Chociaż początkowo Stadia wykazywała potencjał, ostatecznie nie spełniła oczekiwań. Usługa została uruchomiona w wersji przypominającej bardziej wersję beta i nie zyskała znaczącego rozgłosu. W ciągu zaledwie 14 miesięcy Google zamknęło własne studia rozwoju i skierowało swoją uwagę na oferowanie usług white label. We wrześniu 2022 firma ogłosiła decyzję o całkowitym zamknięciu Stadia. W oświadczeniu Harrison wspominał, że technologia nie zyskała popularności wśród użytkowników, na którą firma liczyła. Google zwróciło wszystkie zakupy sprzętu dokonane przez Google Store, a w styczniu tego roku usługa została oficjalnie zamknięta i na razie nie ma oficjalnego oświadczenia dotyczącego planów Harrisa ani jego kolejnych kroków, jednakże Harrison w branży ma trochę mizerną pasję, gdyż jego projekt w Sony to było PlayStation Home, które miało być wielkim wirtualnym hubem à la Second Life, jednakże usługa też nie zyskała szczególnej aprobaty u ludzi, także podejrzewam, że do 3 razy sztuka i za trzecim razem, jeżeli Harrison poprowadzi upadły projekt, no to już nikt go jako prowadzącego nie zatrudni, bo cały czas mam wrażenie, że on chyba nie ogarnia tego, że ludzie nie chcą 2 czy 3 razy płacić za to samo, a w Google Stadia tak to wyglądało, że trzeba było nie dość, że płacić abonament, to jeszcze dodatkowo kupować gry i to nie sprawdzało się szczególnie, mimo że sama Stadia jako technologia była świetna. Także szkoda po prostu zmarnowanego potencjału. Kolejno, Joseph Staten odchodzi z Microsoft. Weteran serii Halo, Joseph Staten, opuszcza Microsoft, jak potwierdza producent Xbox. Jego odejście oznacza koniec drugiego 9-letniego okresu pracy w Microsoft, gdzie Staten ostatnio pełnił funkcję szefa kreatywnego w Halo Infinite w 343 Industries. Jesteśmy wdzięczni za wkład Josepha w franczyzę Halo i Xbox jako całość, potwierdził rzecznik Microsoftu w rozmowie z IGN. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w nowej przygodzie. Staten był częścią twórców Halo w studiu Bungie, gdy Microsoft przejął je w 2000 roku. Pracował jako scenarzysta i reżyser filmów przerywników cinematikowych w trakcie właśnie, które pojawiały się w trakcie gry. Współpracował także przy Halo 3, Halo Reach i Halo Wars. Po powrocie do Microsoftu w 2014 pracował jako starszy dyrektor kreatywny w Xbox Game Studios Publishing i w 2020 dołączył do 343, by pomóc w wydaniu problematycznego Halo Infinite jako szef kreatywny. Tutaj też ta pasa ostatnimi czasy nie sprzyjała Statenowi, natomiast mam nadzieję, że odnajdzie jakąś nową ścieżkę czy nową firmę, w której będzie mógł jeszcze coś zdziałać, bo o ile dobrze pamiętam, to pierwsze odsłony Halo były naprawdę świetnym doświadczeniem, nie tylko pod kątem gameplayu, ale właśnie pod kątem rozmachu i scenek przerwnikowych, także myślę, że tutaj jest jeszcze szansa, że coś dostaniemy od tego autora na naprawdę wysokim poziomie. Następnie haptyki z temperaturą. Otóż nowy patent Sony opublikowany w marcu 2023 roku sugeruje, że firma planuje rozwijać funkcję haptic feedback w kontrolerze DualSense. Patent odkryty przez użytkownika Reset Era o niku Spartan przez 4N pozwala na emulowanie temperatury kontrolera zgodnie z sytuacją w grze. Zgodnie z patentem nowy kontroler zastąpi plastik używany w kontrolerach PlayStation nowym elastycznym materiałem przypominającym żel. Kontroler zawierający czujnik, który wykorzystuje elastycznie odkształcalny element. Czujnik jest skonfigurowany do wykrywania kontaktu użytkownika z elementem, tak mówi patent. Na przykład gorące otoczenie zwiększyłoby temperaturę kontrolera, podczas gdy zimne otoczenie obniżyłoby ją. Jednym z głównych pytań dotyczących nowego kontrolera będzie oczywiście wpływ na czas życia baterii i obecnie jest to tylko patent i funkcja może nigdy nie zostać wprowadzona, ale z pewnością warto śledzić ewentualne zmiany w kontrolerach. Jest to interesująca rzecz, nie ma co. Na pewno podniosłoby to immersję w trakcie grania, ale jako programista to w pierwszej kolejności mi się zapalają lampki, ile to będzie więcej roboty i rzeczy do zaimplementowania i jak będzie trudne to wszystko i jaki to da ostatecznie feeling w trakcie gry. Niemniej jednak mam nadzieję, że za tym patentem i za zmianą materiału pojawią się jeszcze inne nowe interesujące opcje dla kolejnej iteracji DualSense. Kolejno, Microsoft blokuje emulację. Microsoft zamknął dostęp do nieoficjalnych emulatorów na konsolach Xbox Series X i S, uniemożliwiając grę w starsze tytuły na tych systemach. Według raportu Kotaku firma zablokowała możliwość uruchamiania gier na nieoficjalnych emulatorach. Emulatory pozwalają na uruchomienie starszych gier, które nie są kompatybilne z nowszymi konsolami. Jednak stanowią również problem dla producentów konsol, ponieważ mogą prowadzić do piractwa. Wcześniej gracze mogli instalować emulatory obsługujące gry z PlayStation 2 i Nintendo GameCube na konsolach Xboxa, korzystając z aplikacji Universal Windows Platform. I teraz ta funkcja została usunięta z trybu konsumenckiego konsoli, a użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie informującym, że programy naruszają zasady Microsoft Store. Eksperci od emulacji i konserwacji gier wyjaśnili, że Microsoft zaczął stopniowo ograniczać dostęp do emulatorów latem 2022 roku i ta ostatnia zmiana sprawia, że już pobrane emulatory nie mogą uruchamiać gier na konsolach Xbox Series X i S. Niektóre firmy uważają emulację za równoznaczną z piractwem i działają na rzecz jej eliminacji. W ubiegłym roku firma Denuvo wprowadziła usługę ochrony emulatorów dla konsoli Nintendo Switch, która uniemożliwia emulowanie gier Switch na komputerach. Wciąż można uruchamiać emulatory w trybie dewelopera na konsolach Xbox Series X i S, ale ta funkcja jest płatna, $20, i niedostępna dla wszystkich właścicieli, zwłaszcza w miejscach, gdzie systemy płatności online nie są łatwo dostępne. Nie popieram piractwa, jednakże zabijanie emulacji, zwłaszcza sprzętów starych i trudno dostępnych, zabija możliwości rozwoju twórców chcących oddać hołd starym platformom. Dodatkowo moim zdaniem, gdyby wydawcy dbali o dobro graczy, to po pierwsze zadbaliby o archiwizację starych gier wraz z możliwością udostępnienia, a po drugie dali możliwość nawet odpłatnego grania w nie, chociażby w emulowanej formie. I w ten sposób ograniczono by i problemy z piractwem, i jednocześnie twórcy emulatorów mogliby spokojnie się rozwijać bez obaw o problemy prawne, gdyby to wszystko właściwie uregulowano. Cóż, świat nie jest idealny. Kolejno, Alice Asylum anulowane. Alice Asylum, planowana trzecia odsłona serii gier American McGee, nie zostanie zrealizowana. Amerykański twórca gier ogłosił, że pomimo wsparcia ze strony fanów i wprowadzenia własnego sklepu oraz Patreonu, gra nie zostanie wydana. Alice Asylum miała być trzecią częścią serii, zapowiedzianą w 2017 roku. Pomimo braku zainteresowania ze strony Electronic Arts, właściciel praw dla serii Alice McGee i jego zespół nadal pracowali nad Design Bible, książką opisującą wszystkie proponowane funkcje gry Alice Asylum. Fani wspierali projekt finansowo przez finansowanie Patreona i zakup przedmiotów ze sklepu, jednakże po zakończeniu pracy nad właśnie tą biblią projektowania jej nie zgodziło się wesprzeć dalej projektu. Firma uznała, że rynek nie jest odpowiedni dla trzeciej odsłony mimo popularności poprzednich gier. EA również poinformowało American McGee, że nie zamierza sprzedać praw do serii. W związku z decyzją EA i wieloletnią walką o prawa do Alice, American McGee oświadczył, że całkowicie wycofuje się z projektu. Jeśli kiedykolwiek powstanie trzecia gra z serii, nie będzie miał z nią nic wspólnego mimo prowadzenia pierwszych dwóch tytułów. Zamiast tego skupi się na rodzinie i prowadzeniu swojego sklepu. Przykro mi się czyta te słowa, gdyż American McGee's Alice była swego czasu niezwykle oryginalną grą, a kontynuacja mimo wielu błędów potrafiła przyciągnąć wzrok świetnym designem świata i postaci. Niestety nie sentyment i nie potrzeba artystyczna, a często twarde liczby decydują, czy dana gra powstanie, czy nie. To też szkoda, że nie doczekamy trzeciej odsłony przygód Alicji. I temat numeru, czyli mikrotransakcje w Resident Evil 4. Niedawny przykład pazerności wydawców w branży gier to dodanie przez Capcom ekskluzywnych biletów ulepszeń do aktualizacji Mercenaries w Resident Evil 4 Remake, która sprzedała się absolutnie rewelacyjnie, ponad 4 miliony egzemplarzy, i tak coś czuję, że to było z premedytacją wprowadzone dopiero po uzyskaniu tego detalicznego sukcesu przez Capcom, i ta decyzja właśnie Capcomu o wprowadzeniu mikrotransakcji w tej postaci wywołała debatę na temat wpływu tych praktyk na doświadczenie z gry. Wcześniej gracze musieli wybierać między ulepszeniem różnych broni za pomocą waluty w grze, co sprawiało, że rozgrywka była bardziej wymagająca i angażująca. Wprowadzenie tych biletów pozwala graczom ominąć proces ulepszania poprzez wydawanie prawdziwych pieniędzy. Ten ruch spotkał się z krytyką, że podważa mechanikę rozgrywki i zamienia ją w towar związany z mikrotransakcjami. Rodzi to pytanie o zamiary i priorytety twórców, a także integralność doświadczeń z grania. Mikrotransakcje stały się kontrowersyjnym tematem i w społeczności graczy, z wieloma z nich twierdzącymi, że zaburzają całość doświadczeń z grania. Głównym problemem jest to, że te praktyki promują mentalność pay to win, gdzie gracze z większymi zasobami, z większą liczbą i ilością pieniędzy mogą zyskać nieuczciwą przewagę nad innymi. Może to prowadzić do nierówności w grze i ostatecznie mniej przyjemnych doświadczeń dla wszystkich. Innym zmartwieniem jest to, że twórcy mogą być zmotywowani do projektowania gier w ten sposób, aby zachęcić graczy do wydawania większej ilości pieniędzy za mikrotransakcje, zamiast skupić się na dostarczaniu wysokiej jakości doświadczeń samego grania, i może to prowadzić do zmiany priorytetów z twórcami koncentrującymi się właśnie na monetyzacji kosztem rozgrywki i fabuły. Dodanie mikrotransakcji w grach takich jak Resident Evil 4 Remake może mieć trwały wpływ na doświadczenie z gier oraz reputację branży. Poprzez prowadzenie tych praktyk po premierze Capcom pokazał, że jest skłonny priorytetowo traktować potencjalne dochody kosztem utrzymania integralności doświadczeń właśnie z grania. Takie podejście może zaszkodzić zaufaniu pomiędzy graczami a twórcami, prowadząc do postrzegania, że branża gier komputerowych skupi się bardziej na zyskach niż na dostarczeniu jakościowych doświadczeń, i w efekcie czego gracze mogą być bardziej nieufni, jeżeli chodzi o zakup nowych gier, obawiając się, że ich doświadczenie zostanie zepsute przez mikrotransakcje i inne drapieżne praktyki. Aby zachować tę jakość doświadczeń oraz reputację branży, twórcy i wydawcy powinni znajdować mimo wszystko jakąś równowagę, jakiś balans pomiędzy monetyzowaniem a dostarczaniem wysokiej jakości, przyjemnej rozgrywki dla wszystkich graczy. I ważne jest, żeby społeczność graczy pozostała aktywna w kwestii tych praktyk, rozliczając twórców z ich działań oraz promując sprawiedliwe i angażujące środowisko dla wszystkich. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału, moje nagrania znajdziecie na innych serwisach podcastowych, wpisując Okiem Deva. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i udostępniania materiału dalej, a także jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji lub też macie jakieś pytanie, na które padnie odpowiedź w najbliższym live'ie, śmiało napiszcie je w komentarzu. Jeżeli ktoś chce pogadać na żywo, zapraszam 12 kwietnia w środę o 19:00 do Cybermachiny Wrocławskiej na Szczytnickiej, gdzie współprowadzę z moją przyjaciółką Dianą pogadanki właśnie pogradajmowe. Sprawdźcie też, czy pogradajmy jest w waszym mieście, a jeżeli nie, to napiszcie na fanpage'u Pogradajmy, że chcecie może podjąć taką inicjatywę. Postaramy się wam pomóc jakoś zorganizować spotkanie, jeżeli gry są bliskie waszemu sercu i chcecie prowadzić takowe dyskusje. W tym miesiącu będzie interesująco, bo będziemy mówić o etyce w projektowaniu gier wideo, o dark patterns i tego typu historiach, także może być interesująco. Serdecznie zapraszam, a tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry Okiem Deva.